parę się wybrać na trening. I ostatnio właśnie się zastanawiam, co robić z tymi treningami w czerwcu. Lubię crossa, ale te godziny treningów strasznie średnio mi pasują. A najwcześniejszy trening w Ełku w Imperium Siły zaczyna się o 6 rano. Teoretycznie jest to dla mnie jakieś wyjście. Na 6 rano szybki trening i do pracy. Bo te popołudniowe wyjścia no trochę mi rozbijają dzień. Trochę tak nieciekawie. Na dodatek już niedługo zbliża się termin porodu Uli i wiem, że w czerwcu będzie kolejne dziecko i to zupełnie pozamienia mi wszelkie czasy i nie będę mógł regularnie ćwiczyć czegokolwiek i chodzić w regularnych godzinach, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy akurat będzie na to czas. I w ten oto sposób chyba będę musiał wrócić do samodzielnych treningów. Jest teraz słońce niedaleko na zamkniętym osiedlu, na które muszę się włamywać. Powstały drążki, bo oczywiście w naszym parku, w którym miały być drążki, nic jeszcze nie ma. To jest dużo ławek. Zresztą tu dużo ławek. Nie wiem, sprawa jest do przemyślenia, ale tak czy siak coś trenować muszę. Bo jak nic nie trenuję, to się źle na umyśle czuję. I to ogólnie źle wpływa na całe moje ciało. Więc jakieś treningi będą, tylko muszę przekombinować co. Ale dziś wiem co. Widoczne dzisiaj. Aż Garage Games. Marcin, czemu treningu dziś nie robisz? Bo jestem zajebany. A czemu Marcin jest zajebany? Bo o! O, co było? Było! Walczył jak lew na zawodach i teraz ćwiczyć nie może przez cały tydzień. I ja pytam, po co? Ja nie ćwiczyłem na zawodach i nie ćwiczę cały tydzień. Za szybko zrobiliśmy trening. Nie wyszło, nie przemyśleliśmy tego. Czub pisze kolejny. Jeszcze coś z tych zawodów, po których chodzić nie może. Teraz dla odmiany może nogi będą. Bo dzisiaj jeszcze nóg nie było. Robiłeś to, nie robiłeś tego, nie gram. Ja nic nie robię w życiu w ogóle. 3, 2, 1, poszło. No i właśnie, człowiek się już namyśli, że rzuca to w przyszłym miesiącu, potem pójdzie na treningi, przypomina sobie, jakie to zajebiste i zaczyna myśleć, że właściwie, że moje małżeństwo nie jest aż tak ważne i dzieci,
już mogę chodzić na treningi. Nie wiem. Jakoś to muszę przemyśleć. Wydaje mi się, że to można troszeczkę porównać do jakiegoś uzależnienia, że jak alkoholik na przykład mówi, o, już jutro nie pije, ale jeszcze te piwko strzeli i myśli, nie, no jednak będę dalej pił. Tylko to jest trochę takie zdrowsze uzależnienie. Sport. Rozsądny sport to taki jest zdrowy. Dlatego czasem nawet, już ciężko to tak wytłumaczyć. Dużo można by poświęcić dla tych endorfin. Ale póki co. To nie zauważyłem, że dostałem wiadomość i muszę lecieć zakupy zrobić. Bo niestety treningowanie to dosyć czasochłonna sprawa. Daj kamienie. A jak mógłbym sobie zamiast tego odmówić spaceru z moim ulubionym człowiekiem? Więc zostałem tragarzem, wszystko niosę. Kamienie, lalka, kocyk. Wszystko tata musi nieść. Przepraszam, dzisiaj to w ogóle we trójkę wyszliśmy na spacer. Jest jeszcze koleżanka. Z nami dzisiaj wyszła, tak. I kamienie dwa też z nami wyszły. I dlatego trzeba wyczuć odpowiedni balans wszystkiego. Ale tego nie znajduje się w jeden dzień. Szczęściarze tylko tak mają. I ja coś w końcu znajdę i wymyślę. Dobrego. Tak, żeby mieć czas i dla tej pani, i na swoje pasje. I na to, żeby się rozwijać, i jeszcze na robotę. I wam też życzę, żeby znaleźć ten perfekcyjny balans. I my się idziemy bawić. Także bawcie się i wy.